Mam na imię Olek i jestem uczniem Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Henryka Sienkiewicza w Puławach. W przyszłości chciałbym zostać dziennikarzem. Ostatnio zastanawiałem się, z kim chciałbym przeprowadzić swój pierwszy wywiad. Dużo rozmyślam nad tym, kim mógłby być mój rozmówca. Musi to być ktoś wyjątkowy, znany i lubiany. Ciągle szukam, myślę i poszukuję odpowiedniej osoby. Chciałbym serdecznie powitać naszego dzisiejszego gościa, wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza. Jestem zaszczycony pana obecnością. A czy wiesz, chłopce, że moje prawdziwe imię i nazwisko to Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz? Tak wiem, ponieważ uczęszczam do szkoły, której jest pan patronem. Podziwiam pana twórczość, dlatego czuję się zaszczycony, mogąc porozmawiać z panem osobiście. Przejdźmy więc do pytań. Która powieść jest najbliższą pana sercu? Może z którąś się pan utożsamia? Powieść, która jest najbliższa memu sercu i z którą się utożsamiam, to jest Quo Vadis. Inspiracją do jej napisania była moja podróż do wiecznego miasta w 1884 roku. Opisuję w niej sytuację chrześcijan i początki ich powstania chrześcijaństwa. Zostali oni oskarżeni o podpalenie Rzymu. A do opisania tych zdarzeń użyłem wspomnień z Puław z 1875 roku, gdy jako dziennikarz Gazety Polskiej byłem świadkiem pożaru miasta. Bardzo zaciekawiły mnie pana powieści historyczne. Czy mógłby pan krótko przybliżyć je? Tak, moje powieści historyczne to Potop. Wydałem go w 1884 i pisałem go do 1886 roku. Również jest w tym gronie Ogniem i Mieczem, które pisałem na przełomie 1883 roku i 1884. Również moją popularną historyczną powieścią jest Pan Wołodyjowski i pisałem go na przełomie lat 1887-1888. Pamiętam lekturę szkolną zatytułowaną Latarnik, w której opisał Pan losy starszego mężczyzny. Czy wzorował się Pan na kimś? Tak, do napisania tego utworu zainspirował mnie los polskich emigrantów oraz listy z Kalifornii autorstwa Juliana Horajna. Bohaterem jednego z listów był Sielawa, polski latarnik i emigrant. Którą podróż wspomina pan najlepiej? Podróż, którą wspominam najlepiej, jest zdecydowanie podróż do Stanów Zjednoczonych w 1876 roku. Udałem się tam wraz z polską aktorką Heleną Modrzejewską oraz innymi znajomymi. Byłem tam korespondentem Gazety Polskiej. Również podczas tej podróży powstała moja nowa nowela pod tytułem Latarnik. Czyli była to bardzo owocna podróż. Oczywiście, drogi chłopcze. Chciałbym panu serdecznie pogratulować Literackiej Nagrody Nobla. Jak pan wspomina to wydarzenie? Literacką Nagrodę Nobla otrzymałem w roku 1905 za całokształt pracy artystycznej. Było to dla mnie, jako dla Polaka, niezwykle ważne wydarzenie, gdyż wskazuje, że Polska żyje i potrafi zwyciężać. W kolejnych latach stworzyłem powieści Na polu chwały oraz W pustyni i w puszczy. Po wybuchu I wojny światowej wyjechałem do Szwajcarii, gdzie byłem obok Ignacego Jana Paderewskiego, założycielem Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Kończąc nasz wywiad, jeszcze raz dziękuję, że zechciał pan zaszczycić nas swoją obecnością. Przyjemność po mojej stronie, młodzieńcze. Szkoda, że był to tylko sen.